Logowanie do aplikacji. Wejdź na stronę www.aplikacji podaną na ekranie i kliknij zarejestruj się, jeśli jesteś nowym użytkownikiem. Jeśli masz już konto, zaloguj się do aplikacji iVoting Free. Wpisz adres e-mail organizacji lub urzędu, który reprezentujesz. Jeśli organizujesz głosowanie w budżecie obywatelskim, adres musi zostać wpisany do stosownego zarządzenia. W tej sprawie jako skrzynka odbiorcza dla elektronicznych kart do głosowania. Pamiętaj, aby kontem iVoting zarządzał uprawniony urzędnik lub reprezentant zgodnie z polityką RODO. Wpisz hasło i powtórz hasło oraz zapoznaj się z regulaminem oraz zaznacz X, który potwierdza, że akceptujesz regulamin. Następnie kliknij dalej. Jeśli jesteś osobą fizyczną, załóż konto na swój prywatny e-mail. Na e-mail, który wpisałeś jako login w poprzednim kroku, otrzymasz wiadomość z systemu iVoting z kodem weryfikacyjnym oraz linkiem potwierdzającym. Możesz kliknąć link, aby uwierzytelnić konto. Po kliknięciu linku wyświetli się komunikat informujący, że mail został poprawnie zweryfikowany. Kliknij OK lub poczekaj, aż system przeniesie Cię na główną stronę do logowania aplikacji iVoting Free. Wpisz swój login, zweryfikowany przed chwilą adres e-mail i poprawne hasło oraz kliknij zaloguj się. Wypełnij profil użytkownika. Możesz dodać swoje zdjęcie, jeśli jesteś osobą fizyczną. Jeśli reprezentujesz organizację lub urząd, dodaj herb urzędu lub jego logo. Możesz też uzupełnić zdjęcie awatara, jeśli będziesz w przyszłości korzystać z głosowań anonimowych i ukrywać tożsamość. Dodanie zdjęć nie jest obligatoryjne. Dane podstawowe oznaczone gwiazdką należy wypełnić obligatoryjnie. Pseudonim służy do głosowań w głosowaniach tajnych dla osób fizycznych. Pseudonim jest przypisywany na stałe, jest unikalny w systemie, nie może się powtórzyć i nie można go zmienić, zatem zastanów się dobrze nad odpowiednim. Jeśli reprezentujesz urząd lub organizację, pseudonim nie jest istotny, ponieważ z tego typu profilu będą głównie organizowane głosowania. Dane zaciemnione w profilu, np. adres e-mail, oznaczają, że zostały zweryfikowane i nie można ich zmienić. Wypełnienie profilu w konkretny sposób jest ważne, ponieważ dane z profilu są używane np. do tworzenia automatycznych maili z zaproszeniami do głosowań lub do generowania treści w mailach dotyczących potwierdzenia poprawności oddanego głosu. Prezentujemy przykład, w jaki sposób na podstawie danych z profilu system generuje treść maila dla poszczególnych głosowań. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz. Jeśli nie zapiszesz, system przypomni Ci o tym komunikatem. Po zapisaniu dane powinny się podświetlić na ciemny kolor. Oznacza to, że zostały zapisane w bazie danych i zablokowane dla tego profilu. W ten sposób została utworzona tożsamość cyfrowa głosującego. Następnym krokiem jest autoryzowanie telefonu użytkownika. W tym celu należy wybrać flagę kraju, z którego mamy numer telefonu, uzupełnić numer telefonu i kliknąć przycisk Autoryzuj telefon znajdujący się tuż pod wpisanym numerem. Na wskazany numer telefonu zostanie wysłany kod SMS, który należy wpisać odczytując z telefonu. Jeśli SMS nie przyjdzie w ciągu kilkudziesięciu sekund, można ponowić wysyłkę klikając Wyślij ponownie. Po wpisaniu kodu klikamy OK. Jeśli SMS nie przychodzi po ponownej prośbie o wysyłkę, skontaktuj się z biuro@ivoting.pl. Poprawnie wypełnione dane podstawowe dla osoby fizycznej powinny wyglądać w sposób prezentowany na ekranie. Każda z danych jest zapisana na ciemnym tle. Po poprawnym uwierzytelnieniu telefonu konto jest gotowe do tego, aby stworzyć własne głosowanie i zaprosić do niego inne osoby. Analogicznie konto tworzone przez organizację lub urząd też musi zostać w ten sam sposób uwierzytelnione. Należy pamiętać, że e-mail oraz telefon nie mogą być zmienione i są na zawsze dopisane do cyfrowej tożsamości użytkownika, organizacji czy też urzędu. Należy również pamiętać, żeby dla kont organizacji lub urzędów użyć telefonu służbowego, ponieważ każdy organizujący głosowanie profil nie może sam uczestniczyć w organizowanym przez siebie głosowaniu. Zatem może się zdarzyć, że urzędnik wpisując swój prywatny telefon nie będzie mógł założyć prywatnego konta na iVoting i głosować na przykład w budżecie obywatelskim. Po uzupełnieniu podstawowych danych przez użytkownika należy kliknąć Utwórz profil rozszerzony. Ponieważ w głosowaniach w budżecie obywatelskim lub innych głosowaniach projektowych konieczne jest spełnienie kryterium wieku, minimum ograniczona zdolność do czynności prawnych, czyli ukończone 13 lat. Należy wybrać obywatelstwo i wpisać datę urodzenia oraz kliknąć oświadczenie o ukończonych co najmniej 13 latach życia.
Zgodnie z dyrektywami RODO, przetwarzanie danych w celu prowadzenia głosowań dla osób poniżej 13 lat wymaga spełnienia wielu dodatkowych procedur. Dlatego w regulaminie aplikacji zawarto zakaz wykorzystania narzędzia dla osób poniżej 13 roku życia. Następnie podajemy dane zamieszkania, które są połączone z bazą adresową GUS, TERYT, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Z rozwijanej listy wybieramy kraj, województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, numer budynku, numer lokalu i kod pocztowy. W przypadku braku ulic w danej miejscowości pojawi się opcja brak ulicy, którą należy zaznaczyć i wpisać tylko numer budynku. Dane mogą posłużyć do weryfikacji prawa głosu, na przykład w budżecie obywatelskim, zgodnie z zarządzeniem i uchwałami podjętymi przez urząd lub organizację, jeśli posiada ona oddziały lub filie. Pod kodem pocztowym znajduje się oświadczenie o poprawności podanych danych osobowych, które każdy użytkownik musi obligatoryjnie zaznaczyć. To wszystkie dane, jakie system potrzebuje. Konto jest gotowe do użycia. Na ekranie głównym będą się wyświetlać trwające i zakończone głosowania. Wyświetlać się będą również głosowania, które organizujesz i do których jesteś zaproszony. Aby utworzyć głosowanie, kliknij przycisk Utwórz głosowanie. Funkcja projekty może służyć do bezpłatnego głosowania aktów prawnych, uchwał, zadań czy wyboru projektów w budżetach obywatelskich w bardzo dużych społecznościach głosujących. Kliknij przycisk projekty. Zdjęcie profilowe projektu to zdjęcie, które będzie się podpinać pod link, jeśli będziesz udostępniać głosowanie np. w mediach społecznościowych. Będzie również widoczne na karcie do głosowania. Przygotuj zdjęcie w formacie 4x3 lub 16x9, plik JPG lub PNG nie większy niż 10 MB. Kliknij zielony plusik w środku kwadratu i dodaj zdjęcie. Zdjęcie profilowe będzie się wyświetlać na karcie do głosowania na środku strony A4 na samej górze dokumentu PDF. Zdjęcie profilowe będzie się wyświetlać na landing page podczas ładowania głosowania z publicznego linku w czasie przekierowania do iVoting. Możesz użyć projektu zdjęcia na plakatach, które będziesz umieszczać w mediach społecznościowych oraz rozwieszać na tablicach ogłoszeniowych. Możesz dodać do grafiki profilowej głosowania kod QR, który po zeskanowaniu telefonem przekieruje użytkownika prosto do głosowania. Nazwa głosowania będzie się wyświetlać w mailach z zaproszeniami oraz na karcie do głosowania. Podajemy przykład dla głosowania w gminie Jaworze. Nie włączaj funkcji uwzględnij brak odpowiedzi. Jeśli nie wiesz, co oznacza funkcja, kliknij turkusowy pytajnik, a otrzymasz wytłumaczenie. Funkcja ta powoduje, że w przypadku, gdy osoba zaproszona do głosowania nie odda głosu, zostanie doliczona w wynikach do wybranej przez organizatora odpowiedzi sugerowanej, np. brak głosu, nie mam zdania itd. Jeśli zaznaczysz tę opcję, musisz wybrać domyślną odpowiedź dla każdego zadania, uchwały lub projektu, który poddasz głosowaniu. Włącz funkcję Dodaj instrukcję głosowania, która uruchomi opcje, o których powiem później. W głosowaniach w budżecie obywatelskim można dopisać na kartę do głosowania numer zarządzenia. W tym miejscu można również wpisać numer uchwały lub numer dokumentu, zadania czy projektu, który poddamy pod głosowanie. Prezentujemy na filmie, gdzie pojawia się zarządzenie i uchwała oraz instrukcja. Instrukcja wyświetla się na karcie do głosowania. Głosowanie można podzielić zadaniowo. Na przykład w budżecie obywatelskim wydzielić projekty poddane pod głosowanie ze względu na rodzaj, na przykład ogólnomiejskie, dzielnicowe lub tematyczne, inwestycyjne i nieinwestycyjne, projekty na rzecz młodzieży, seniorów czy rozwoju turystyki. W każdym rodzaju głosowania można ustawić inną możliwą liczbę dopuszczonych maksymalnie głosów do oddania. Jeśli dla wszystkich głosowań dopuszczamy oddanie tylko jednego głosu, to wtedy wszystkie umieszczamy w jednym rodzaju zadania. Przykładowo możemy stworzyć trzy rodzaje głosowań. Pierwsze nad uchwałami, gdzie wybieramy jedną opcję, w drugim rodzaju możemy wybrać dwie, a w trzecim trzy. Rodzaj zadania segreguje opcje, na które możesz oddać głos na karcie do głosowania w segmenty, w których można regulować dopuszczalną ilość oddanych głosów. W każdym segmencie możemy ustawić dowolną ilość możliwych do wybrania zadań. Nazwa zadania umożliwia dodanie wszystkich projektów, uchwał lub zadań, na które można głosować. Kolejne zadania dodajemy klikając Dodaj kolejne zadanie. Możemy też usunąć zadanie klikając czerwony X obok zadania. W tym miejscu można również ustawić ilość możliwych do oddania głosów. Aby poprawnie oddać głos, wystarczy zaznaczyć jedną opcję z podanych, ale można zaznaczyć dwie w przypadku możliwości oddania więcej niż jednego głosu.
Klikając turkusową ikonę obok zadania, można wejść do ustawień zadania. Można tutaj uzupełnić link, który na elektronicznej karcie głosowania zostanie podłączony do miniatury i każdy głosujący będzie mógł przenieść się na stronę urzędu lub ściągnąć PDF z uchwałą, regulaminem czy przejść do strony prezentującej projekt. Koszt zadania, który będzie podawany na karcie do głosowania obok zadania, również można wpisać w tym miejscu. Można dodać dodatkowy skrócony opis zadania uchwały czy projektu na maksymalnie 400 znaków. Dodatkowo można dodać miniaturę, czyli zdjęcie w formacie 1:1 w pliku JPG lub PNG nie przekraczającego 1 MB. Miniatura będzie wyświetlana na karcie do głosowania. Uzupełnij wszystkie zadania i kliknij dalej. Na elektronicznej karcie do głosowania zadania będą się wyświetlać według kolejności. Nazwa zadania będzie pogrubiona. Skrócony opis znajdzie się pod nazwą, a poniżej koszt zadania, jeśli został podany. Ikonki z miniaturkami są klikalne i przekierowują na załączone w opisie linki, które otwierają się w przeglądarce urządzenia. Głos oddaje się zaznaczając X w turkusowym kwadracie i klikając zagłosuj na samym dole karty do głosowania. Wybierz opcję czas własny dla głosowań w budżetach obywatelskich i ustaw w kalendarzu i zegarze czas, godzinę i dzień rozpoczęcia oraz zakończenia głosowania. System automatycznie uruchomi i zakończy głosowanie w wyznaczonym czasie. Głosowanie bezterminowe oznacza, że będzie trwało cały czas, dopóki Ty, jako organizator, nie zakończysz go przyciskiem Zakończ, wybierając z listy Moje głosowania na głównym ekranie aplikacji. Istnieją też opcje szybkich głosowań 15, 30, 60 minut. Startują one w momencie kliknięcia przycisku Opublikuj. Organizując głosowanie w budżecie obywatelskim, wybierz opcję Protokół z wygwiazdkowanym e-mailem, jeśli nie chcesz podawać do publicznej wiadomości, kto jak głosował. Pod wybranymi opcjami podano procent oddanych głosów oraz zanonimizowane maile, które głosowały na dane zadanie. Zanonimizowane maile mają zgodną z autentycznymi mailami liczbę znaków, a także znak małpa i kropki są we właściwych miejscach. Na protokole pokazana jest tylko pierwsza litera e-maila, która jest zgodna z mailem użytkownika. W ten sposób można odszukać swój głos na protokole i zweryfikować, czy został poprawnie zaliczony, pozostając anonimową osobą. Po zakończeniu głosowania każdy biorący w nim udział użytkownik będzie mógł sprawdzić, czy jego głos został poprawnie zaliczony. Wystarczy, że odszuka na protokole e-mail i sprawdzi, czy został poprawnie przypisany do właściwego zadania, na które oddał głos. Włączenie opcji głosowania imieniem i nazwiskiem będzie na protokole zamiast adresów e-mail wypisywać imię i nazwisko głosującego. Jest to publiczne i jawne głosowanie. Można również głosować za pomocą pseudonimu i wtedy wyświetli się pseudonim. Jeśli organizator głosowania włączy wszystkie opcje, to każdy głosujący na karcie do głosowania będzie mógł wybrać, czy chce głosować jawnie, imię i nazwisko, za pomocą pseudonimu lub za pomocą zanonimizowanego adresu e-mail. Do głosowania można również dołączyć film z instrukcją, jak głosować, włączając opcję Dodaj własny link do filmu instruktażowego. Można podłączyć link z YouTube. Jeśli nie włączysz tej opcji, to w generowanych mailach z zaproszeniami do głosowania zostanie dołączony link do filmu instruktażowego przygotowany przez iVoting. Opcja Protokół tylko dla organizatora oznacza, że system po zakończeniu głosowania nie będzie wysyłał e-maili do wszystkich biorących w nim udział głosujących z wynikami. Sugerujemy włączyć te opcje w głosowaniach w budżetach obywatelskich lub głosowaniach hybrydowych, łączonych, zdalnych z papierowymi, lub jeśli zatwierdzenie wyników głosowania wymaga podjęcia uchwały przez komisję skrutacyjną. Należy pamiętać, że wyniki głosowania w budżecie obywatelskim muszą być zweryfikowane przez urzędników pod kątem prawa głosu. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, to wraz z zakończeniem głosowania system wygeneruje mailing informujący o zakończeniu głosowania oraz dopnie załącznik w postaci PDF z protokołem głosowania i wyśle do wszystkich osób, które oddały głos. Głosuj z użyciem karty do głosowania to opcja sugerowana dla głosowań w budżecie obywatelskim lub głosowaniach hybrydowych z uwagi na potrzebny w razie audytu wyników ślad papierowy każdego głosu. Głosowanie z kartą umożliwia weryfikację każdej karty do głosowania, która w formie PDF spływa na skrzynkę e-mail po oddaniu głosu w iVoting Free. Następnie po zakończeniu głosowania karty są drukowane przez komisję i weryfikowane pod kątem prawa głosu z istniejącą u organizatora bazą danych. W przypadku organizacji weryfikację głosu przeprowadza się identycznie, sprawdzając głos z bazą członków, którzy podpisali deklarację członkowską. Następnie z wydrukowanej karty do głosowania odcina się dolny odcinek z danymi głosującego i wrzuca do urny.
Istnieje również możliwość weryfikacji automatycznej prawa głosu poprzez podłączenie do urzędowej bazy ewidencji ludności lub za pomocą zdalnej weryfikacji głosujących w systemach bankowych, ePUAP lub poprzez zbliżenie dowodu osobistego lub paszportu do smartfona. Opcja Pokaż na stronie głównej pokazuje na stronie www.ivoting.pl opublikowane głosowanie. Opcja Pokaż aktualne wyniki w trakcie głosowania pokazuje bieżące wyniki po oddaniu głosu przez głosującego. Opcja Wyślij potwierdzenie oddania głosu spowoduje wygenerowanie maila z potwierdzeniem poprawnie oddanego głosu do każdego użytkownika, który zagłosował. W mailu będzie załącznik z kartą do głosowania oraz klauzula informacyjna RODO przygotowana przez organizatorów JST, którą można podłączyć do wysyłki. Mail z potwierdzeniem stanowi dowód dla każdego użytkownika, jak zagłosował i umożliwia weryfikację głosu. Potwierdzenie oddania głosu jest wysyłane na adres użytkownika po kliknięciu przycisku Zagłosuj na elektronicznej karcie do głosowania i poprawnym wypełnieniu tej karty. System generuje mail z potwierdzeniem do użytkownika, gdzie umieszcza również kartę głosowania oraz klauzulę RODO organizatora głosowania. Mail zawiera sumę kontrolną, po której można zweryfikować głos w przypadku składania reklamacji przez użytkownika, że został on niepoprawnie zaliczony. Jeśli w protokole głosowania głos został niepoprawnie zaliczony, można złożyć reklamację. Należy wtedy przesłać niniejszy e-mail z potwierdzeniem na adres biuro@ivoting.pl. W przypadku włamania na konto i oddania głosu przez nieuprawnioną osobę można ją wyśledzić po odnotowanym adresie IP. Organizator głosowania może ustawić wymagania autoryzacji każdego głosującego. E-mail oznacza, że system będzie wymuszał na użytkowniku autoryzację adresu e-mail linkiem lub kodem potwierdzającym, że jest właścicielem maila, z którego głosuje. Jeśli adres e-mail został już wcześniej zweryfikowany, to nie będzie potrzebne jego kolejne weryfikowanie. Telefon. Jeśli użytkownik nie autoryzował wcześniej swojego numeru, otrzyma SMS z kodem, który należy wpisać w dalszym etapie głosowania. Imię i nazwisko, jeśli wymagana jest weryfikacja z imienia i nazwiska, sugerowane dla budżetów obywatelskich. Adres jest wymagany, aby możliwe było zweryfikowanie, czy głosujący jest mieszkańcem danej jednostki samorządu. Adresy w profilu użytkownika są powiązane z bazą GUS i są zgodne z podziałem administracyjnym kraju. Minimalny wiek to wiek, od którego system dopuści do głosowania. Można go ustawić dowolnie, przy czym sugeruje się ze względów na przepisy RODO, aby nie używać w budżetach obywatelskich niższej granicy wieku niż 13. Organizator głosowania sam decyduje, jakie wymagania autoryzacji stawia. Klikamy dalej. Jeśli Twoja organizacja posiada bazę danych e-mail ze swoimi członkami, to możesz ich od razu zaprosić do głosowania. Tworzenie grup mailingowych w budżecie obywatelskim umożliwia wysłanie przez system bezpośrednich zaproszeń do głosowania na znane jednostce samorządu e-maile. Kliknij utwórz nową grupę i wpisz e-maile, oddzielając je średnikiem. Możesz też przygotować plik CSV i dokonać importu posiadanej bazy adresowej. Nadaj nazwę utworzonej grupie adresów e-mail. Głosowania projektowe są z natury otwarte. To znaczy, że każdy, kto posiada link lub QR kod do głosowania, może oddać głos, a weryfikacja prawa głosu odbywa się po zakończeniu głosowania. Każdy użytkownik może na karcie do głosowania wyrazić zgodę na dopisanie go do grupy głosującej i wtedy jego e-mail znajdzie się w tej grupie i organizator głosowania będzie mógł następnym razem zaprosić go już bezpośrednio do głosowania. Należy pamiętać, że nazwa grupy jest używana w mailach z zaproszeniami lub w mailach potwierdzających oddanie głosu. Podobnie jak inne dane zaciągane automatycznie przez system z profilu użytkownika. iVoting umożliwia stworzenie grup mailingowych skategoryzowanych według różnych podziałów na grupy. Urząd może zbierać e-maile mieszkańców i oprócz budżetów obywatelskich wysyłać cykliczne zaproszenia do konsultacji społecznych dla różnych grup głosujących lub dla wszystkich mieszkańców. Każdy mieszkaniec, który zagłosuje w budżecie obywatelskim, może kliknąć zgodę na karcie do głosowania, że chce otrzymywać zaproszenia do głosowania w przyszłych głosowaniach przez iVoting. Jeśli taka zgoda będzie wyrażona, to jego mail zapisze się w grupie, na przykład mieszkańcy, i będzie można w przyszłości przypisać go do poszczególnych grup społecznych i wysyłać dedykowane ankiety, sondaże czy badania opinii. Umiejętne budowanie bazy grup kontaktowych pozwoli w sposób nowoczesny zarządzać JST przy udziale społeczeństwa obywatelskiego. Aby wysłać zaproszenia na adresy danej grupy, należy kliknąć grupę, aby podświetliła się na kolor turkusowy.
Można podświetlić więcej grup i wtedy system wyśle do wielu grup maile z zaproszeniami do głosowania. Analogicznie system działa w organizacjach, w których można podzielić głosujących na przykład na członków zwykłych, wspierających, zarząd itd. Jak wygląda e-mail z zaproszeniem do głosowania? Wszystkie ustawienia i dane można przed publikacją głosowania zweryfikować i edytować klikając edytuj. W momencie kliknięcia opublikuj, system rozpoczyna głosowanie i wysyła maile z zaproszeniami do głosowania do wszystkich znajdujących się w grupie adresów e-mail. Oczywiście, jeśli głosowanie ma wystartować od zaraz, jeśli w innym czasie, to następuje oczekiwanie, aż wyznaczony czas nadejdzie. Jeśli ustawiłeś datę rozpoczęcia głosowania w przyszłości, to jest ono do tego czasu nieaktywne. System pod linkiem do głosowania umieści odliczanie czasowe do momentu rozpoczęcia głosowania zgodnie z datą i godziną nastawioną przez organizatora. Klikając udostępnij głosowanie, można skopiować link i kod QR do głosowania. System umożliwia udostępnienie głosowania za pomocą przekazywanego linku oraz za pomocą kodu QR, który można podłączyć pod urzędową stronę, dodać do posta w mediach społecznościowych czy rozsyłać komunikatorami. Link jest uniwersalny, dla każdego taki sam. Kody QR można użyć do wydruków, np. plakatów lub umieścić na stronach i w mediach społecznościowych. W głosowaniach w budżetach obywatelskich mieszkańcy mogą sobie przesyłać linki do głosowania w dowolny sposób i udostępniać między sobą. Link ma podłączony landing, który na komunikatorach i mediach społecznościowych załącza grafikę dodaną jako zdjęcie profilowe projektu na etapie tworzenia głosowania oraz wykonuje przekierowania do głosowania z dowolnych serwisów. Użytkownicy, którzy trafiają do głosowania z przekierowania, z otwartych publicznych linków czy kodów QR, jak i użytkownicy głosujący z linków znajdujących się w mailu z zaproszeniem bezpośrednim, trafiają ostatecznie do karty do głosowania. Od góry karta zawiera zdjęcie profilowe projektu, nazwę głosowania, następnie numer zarządzenia, jeśli włączono tę opcję, oraz datę i instrukcję głosowania, jeśli również tę opcję włączono. Zadania są ponumerowane, mają swoje tytuły, skrócony opis i koszt. Miniaturki mają podłączone linki, które przekierowują na wskazane strony lub umożliwiają ściągnięcie pliku PDF, gdzie głosujący może pogłębić swoją wiedzę na temat projektu. Głosujemy oddając głos za pomocą zaznaczenia X w turkusowym kwadracie obok zadania po prawej stronie. Każdy użytkownik może również udzielić zgody na otrzymywanie innych zaproszeń do głosowania typu konsultacje, sondaże i ankiety. Jeśli taka zgoda zostanie udzielona, to system zapisze e-mail głosującego w grupie organizatora głosowania i będzie mógł być zapraszany do głosowań mailowo przy kolejnych tematach. Kliknij zagłosuj, aby oddać głos. Poniżej przycisku zagłosuj znajduje się klauzula informacyjna RODO organizatora głosowania. Klauzula wraz z kartą do głosowania będzie wysłana do głosującego wraz z potwierdzeniem oddania głosu. Klauzulę można dodać na etapie tworzenia głosowania i jest to wymóg przepisów RODO. iVoting Free jest tylko operatorem obsługującym głosowania, który posiada własny regulamin i politykę przetwarzania danych. Dlatego każdy organizator głosowania powinien stworzyć własną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych i podłączyć do głosowania. Brak dodania klauzuli nie blokuje procesu tworzenia głosowania, ale ryzyka prawne z tym związane organizator głosowania ponosi osobiście. Stosowny dokument PDF należy dołączyć w menu w zakładce Przetwarzanie danych. Karta do głosowania w pliku PDF generuje się po oddaniu głosu, czyli kliknięciu zagłosuj. Karta jest wysyłana na maila organizatora głosowania podanego w profilu organizatora. Organizator weryfikuje dane użytkownika w swojej bazie celem sprawdzenia, czy posiada on prawo głosu. Jeśli spełnia np. warunek wieku, zamieszkania na terenie samorządu zgodnie z zarządzeniem i uchwałą o budżecie obywatelskim, to głos uznaje się za ważny. Następnie organizator odcina końcówkę kartki z danymi weryfikacyjnymi, które zostają zniszczone w niszczarce, a karta z głosem dostaje się do urny jako poprawnie zweryfikowana. Po zakończeniu głosowania wszystkie karty zostają zliczone i wynik zostanie potwierdzony. Na karcie znajduje się również suma kontrolna, dzięki której można sprawdzić elektronicznie poprawność zaliczenia głosu, gdyby głosujący wnosili wnioski weryfikacyjne lub audytowe. Jeśli organizator głosowania ustawił funkcję podania wyników drogą e-mail po zakończeniu głosowania, to generuje się automatycznie po zakończeniu głosowania wiadomość e-mail do każdej osoby, która oddała głos z linkiem do wyników. Wyniki głosowania są do wglądu w panelu użytkownika każdego głosującego. Wystarczy wyszukać odpowiednie zakończone głosowanie i kliknąć w nie. Wynik jest podawany procentowo przy każdym zadaniu, które było do wyboru podczas głosowania. Poniżej są umieszczane adresy zanonimizowane, e-mail lub pseudonimy lub imiona i nazwiska zgodnie z ustawieniami głosowania. Każdy użytkownik może sprawdzić, czy jego głos został poprawnie policzony.
Wynik głosowania każdy użytkownik może udostępnić na swoich mediach społecznościowych lub przesłać w formie linku. Każdy może również pobrać protokół PDF z wynikami z pełną listą głosów do weryfikacji poprawnego oddania głosu. Protokół jest publicznie dostępny i ma na celu kontrolę poprawności głosowania przez społeczność. Na ekranie prezentujemy sposoby oddania głosu na smartfonach z systemem Android i z systemem Apple iOS przy wykorzystaniu aplikacji iVoting Free.